skręcenie, zwichnięcie, a może złamanie. Co robić? Staramy się nie przemieszczać poszkodowanego, o ile nie jest to konieczne. Nie zagraża to jego życiu oraz zdrowiu. Jeżeli istnieje konieczność unieruchomienia kończyny, postaraj się to zrobić w takiej pozycji, w jakiej ją zastałeś. W sposób komfortowy dla osoby poszkodowanej. Do unieruchomienia kończyny użyj sprzętu z apteczki, na przykład szyny ortopedycznej. Jeżeli takowej nie posiadasz, spróbuj wykorzystać to, co jest dostępne w Twoim otoczeniu. Po więcej zdrowych treści wpadnij na media społecznościowe PZU Zdrowie.